Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4you. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym poradniku. Ostatnio robiłem live'a i jedna z osób komentujących, pytających, obecnych tam właśnie na tym moim live'ie zapytała, czy kupno zaciskarki ręcznej do systemu PEX jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście moi drodzy, że jest dobrym rozwiązaniem i powiem więcej, że ja, znacie moją filozofię, generalnie zachęcam ludzi do tego, aby pewne jakieś drobne rzeczy, drobne jakieś tam przeróbki wykonywali w swoim zakresie. Jeżeli prowadzicie firmę remontową, zajmujecie się może glazurnictwem i macie kilka przeróbek w łazience, właśnie na przykład na systemie PEX, a jest to system jeden z częściej spotykanych właśnie w jakichś tam budynkach deweloperskich, no to żeby nie czekać na hydraulików, na jakieś tam kolejne ekipy, które no nie zawsze też, umówmy się, mają czas, żeby na hura przyjechać akurat w jeden konkretny dzień i przerobić nam podejście pod baterię, no to zachęcam do tego, żeby samemu w jakimś małym zakresie takie przeróbki wykonywać. I dzisiaj właśnie kilka słów o systemie PEX, powiem Wam kilka wskazówek, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę, no i oczywiście jaką zaciskarkę kupić, tak więc zapraszam na film. Pierwsza sprawa, co to w ogóle jest system PEX? Otóż moi drodzy, system PEX jest to system rur z tworzywa sztucznego, w których to wykonuje się instalacje ogrzewania centralnego, ogrzewania podłogowego albo na przykład wody użytkowej. Najczęściej, przynajmniej ja w blokach, w deweloperce, instalacje jakie spotykałem właśnie w systemach PEX były wykonane właśnie z tego typu rur, z rur trójwarstwowych. Co to znaczy? To znaczy, że te rury wykonane są, jak sama nazwa wskazuje, w trzech warstwach. Mamy rurę jakiegoś tworzywa białego, mamy rurę z tworzywa, mamy wkładkę aluminiową i na koniec, na samym końcu, w środku mamy również jakąś tam wkładkę z tworzywa sztucznego. Tak więc to, moi drodzy, wygląda. Systemów zaciskania jest bardzo dużo. Oprócz samych systemów zaciskania mamy również systemy push, czyli tak zwane systemy nasuwane, naciągane, takie systemy no, bezoringowe. Tak naprawdę ja tymi systemami nie pracowałem nigdy, tak więc dzisiaj będzie o zaciskaniu. Zresztą system zaciskany jest najczęściej używanym PEX-em, jeżeli chodzi tutaj o deweloperki, przynajmniej tutaj w naszym łódzkim regionie. Pierwsza podstawowa sprawa, co musicie wiedzieć, no to musicie wiedzieć, jeżeli wchodzicie do takiej łazienki i chcecie jakieś tam przeróbki wykonać, jaka to jest rura. Na każdej rurze, może tutaj gdzieś zdjęcie wrzucę Wam, żebyście sobie zobaczyli, mamy nacechowaną datę produkcji, firmę, nawet i godzinę produkcji oraz również wszystkie normy, wszystkie jakieś tam informacje na temat tej rury i mamy oczywiście rozmiar rury. Tak jak tutaj widzicie, rozmiar tego akurat PEX-a to 16, nie wiem czy będzie to widać, mam nadzieję, że tak, osobiście 16×2. Co to znaczy? Otóż moi drodzy, 16 to jest średnica zewnętrzna w milimetrach, 2 to jest grubość ścianki w milimetrach, tak? Czyli grubość ścianki rury. Tutaj mam PEX-a 20×2, czyli no analogicznie średnica zewnętrzna to 20 mm, grubość ścianki 2 mm. Pracując u Wojtka z kanału Do Roboty, w zeszłym roku tam wykonywaliśmy łazienkę i tam też był PEX, też był biały, ale właśnie był wykonany w systemie push. Instalację tam akurat wykonywał Artur z Wadowic, pozdrawiam, jeżeli ogląda. I tam grubość ścianki była 2×2. Tak więc też uważajcie na to, moi drodzy, bo po rozcięciu wydaje się, że to jest PEX 16, słuchajcie, zacisnę sobie, tutaj będzie ładnie, pięknie, rozcinamy, a tu nagle się okazuje, że 0,2 mm, a ta kształtka nie wchodzi i pojawia się problem. Tak więc naprawdę zwracajcie uwagę na rozmiary rur. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o kształtki zaciskowe, czy to będą kolana, czy jakieś tam trójniki i tak dalej, najpopularniejsze na rynku są kształtki typu do zaciskania, typu właśnie TH, ta, którą trzymam w ręku, oraz kształtka U, akurat firma Twitop, to jest firma Prandelli i kształt KU. Co to znaczy? Chodzi, moi drodzy, o kształt matrycy. Na każdej kształtce macie również wybitą informację, jaką zaciskarką należy tą kształtkę zaciskać. Zaciśnięcie kształtki niewłaściwą zaciskarką może skutkować po prostu przeciekami. Ta kształtka będzie niedociśnięta albo gdzieś tam zaciśnięta za bardzo, czyli po prostu gdzieś tam te o-ringi, które znajdują się w środku. Zobaczcie, tutaj mamy takie uszczeleczki, one po prostu zostaną zmiażdżone i będą pojawiały się wycieki. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Firma Prandelli produkuje takie kształtki, które akurat można zaciskać szczękami H, TH i U. Tak więc no, dosyć takie uniwersalne. I to by było w sumie na tyle, moi drodzy. Zmienię troszeczkę kadry, pokażę serce dzisiejszego programu, czyli zaciskarkę i pokażę Wam, jak zaciskać takie właśnie oto kształtki. Zaciskarkę, którą będę chciał dzisiaj Wam pokazać, to jest zaciskarka firmy Hoegert Technik. Tutaj firma Hoegert akurat jest partnerem dzisiejszego odcinka i kilku poprzednich, tak więc no, sporo narzędzi od nich dostałem, więc dzisiaj akurat zaciskarka tej firmy. To jest zaciskarka ręczna. Zobaczcie sobie, moi drodzy, jak ona wygląda. No tak się, moi drodzy, prezentuje. W normalne jakieś tam walizce, kształtki gdzieś tam poukładane, przepraszam, szczęki do zaciskania gdzieś tam poukładane, nic nam tutaj nie zginie i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, kupując taką zaciskarkę, standardowo macie kształtki TH, tak, w zestawie, ale firma Hoegert na swoim sklepie internetowym, już Wam pokazuję pudełeczko, bo akurat się jeszcze jedno ostało, oferuje również osobno do kupienia właśnie szczęki typu U, tak jak tutaj widzicie. One się troszeczkę różnią, bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład szczękę U i TH, zobaczcie sobie, no to nawet jeżeli chodzi o grubość, no to tutaj macie porównanie, że jednak no, jakaś różnica jest. No zobaczcie sobie, jak wygląda ta, a jak wygląda ta. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. I no, generalnie polecam tego typu zaciskarki, dlatego, bo ja też na zaciskarkach ręcznych zaczynałem. Cały mój dom osobiście jest zaciśnięty ręczną zaciskarką. 5 lat prawie mieszkam, nic się nie dzieje do tej pory, tak więc dałem radę, udało się zrobić dobrze. I teraz tak, no, zaciskarka, jak ją przygotować do pracy? Tak naprawdę po wyjęciu z pudełka i po założeniu odpowiedniej szczęki o odpowiednim rozmiarze mamy oczywiście już ją gotową do pracy. Jeżeli chcielibyśmy wymienić szczękę, akurat tutaj w tym modelu jest tak to rozwiązane, że odchylamy sobie tutaj taki haczyk, odchylamy sobie tutaj właśnie to kopytko i wyciągamy po prostu szczękę. Możemy wymienić, tutaj jest taki przycisk, który nam zazębia tą szczękę właśnie w tej zaciskarce, tak? Mamy akurat założoną szczękę TH16, tak więc też zacisnę sobie akurat kształtkę 16 mm TH, o ile taką mam trójnik, tak więc też Wam akurat pokażę. No, za chwilę przejdziemy do zaciskania, pokażę Wam jeszcze jeden numer. Jeżeli zaciskamy 16, 20, no to nie ma problemu, to idzie wszystko ładnie, pięknie, szybko, ale jeżeli byśmy chcieli zacisnąć rozmiar na przykład 32, no to już, kurczę, no, siłowni raczej nie możemy omijać, chyba że mamy zaciskarkę tego typu, gdzie po prostu wysuwają się rączki i wtedy zobaczcie, siła przyłożona do zaciśnięcia tego typu kształtki jest o wiele większa. Tak więc no mówię, my dzisiaj będziemy zaciskali 16 i sprawa załatwiona. Dobra, przygotowuję sobie rurę, zaciskamy. Jeżeli chodzi o przygotowanie rury, no to oczywiście musimy sobie ją dociąć na odpowiedni wymiar i tak dalej, i tak dalej. Do tego celu standardowo używamy nożyc właśnie do tworzyw sztucznych. Występują różne rozmiary nożyc. Na początek, jeżeli zaczynacie przygodę, polecam Wam jeden rozmiar. Takimi nożycami i obetniecie jakąś rurę PP, na przykład stabilizowaną, albo na przykład właśnie rury PEX. Tak więc obcinamy sobie gdzieś tam na odpowiednią długość, z tej strony może, i jak już mamy obcięte, musimy rurę przygotować do założenia kształtki. Jeżeli chodzi o tak obciętą rurę, no to kształtki nie założymy albo będzie nam naprawdę bardzo ciężko. Musimy tą rurę sobie skalibrować. Do tego celu służy kalibrator taki ręczny, w którym to właśnie wkładamy sobie do rury, obkręcamy kilka razy. On ma takie nożyki właśnie na końcu tego kalibratora, gdzie robi nam faskę właśnie na naszej rurze, tak jak to tutaj wygląda. Ta faska pełni dwie funkcje. Po pierwsze, ułatwia nam właśnie włożenie kształtki. Druga sprawa, jeżeli byśmy mieli tu ostre zakończenie, po prostu może nam się zerwać o-ring i wtedy zaciśniemy, wszystko ładnie, pięknie i nagle będzie tutaj kaplica, bo przecieka. I teraz tak, wkładamy sobie kształtkę. Po włożeniu, tak jak tutaj widzicie, kształtka musi dojść do samego końca. Tak jak tutaj widzicie, o, widzicie, to jest zrobione celowo. Akurat w tym systemie TH tutaj mamy przerwę, gdzie widzimy rurę, że ona doszła do końca. W systemie U mamy tutaj takie dziurki zrobione, otwory, gdzie też widzimy, że rura doszła do końca. I teraz tak, jeżeli chodzi o zaciskanie, no to sprawa bardzo prosta. Po prostu bierzemy zaciskarkę. Zapinamy. OK. I po prostu zaciskamy. Ciach. I po sprawie. Mamy zaprasowaną końcówkę. Tak to, moi drodzy, powinno wyglądać po zaprasowaniu. Tak to, moi drodzy, powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o tą zaciskarkę, to jeszcze dodatkowa funkcja jest taka, że tutaj ta głowica się dookoła obraca, tak? Czyli po prostu gdzieś tam, jeżeli mamy jakąś rurę w pionie, w poziomie i tak dalej, no to oczywiście najwygodniej nam jest zaciskać tak, gdzieś, jakbyśmy mieli gdzieś wyżej z tej strony, to oczywiście no, więcej siły musimy w to włożyć. I teraz tak, rzecz, która jest bardzo istotna, nie będę już zaciskał tutaj kształtek U, ale jeszcze bym Wam chciał pokazać różnicę pomiędzy właśnie kształtką U a kształtką TH. Kształtka TH przy zaciskaniu musi wejść w matrycę właśnie w ten sposób, tak? Czyli ten plastik wchodzi jakby do środka w matrycę. Jeżeli chodzi o kształtkę U, no to kształtka U zatrzymuje nam się tuż przed matrycą ten plastik. Widzicie różnicę? Tak właśnie powinno się to zaciskać, moi drodzy. Kształtka, która jest zaciśnięta, raczej teoretycznie nie powinno się jej obracać. No, praktycznie jest to wykonalne, tak? No bo możemy sobie obrócić, o, to jest dosyć solidnie zaciśnięte. Teoretycznie, abyśmy się uparli, to możemy sobie obrócić taką rurę w kształtce, ale po zaciśnięciu lepiej tego nie robić, moi drodzy. System PEX jest systemem, który ja najczęściej akurat wybieram, jeżeli wykonuję jakieś tam instalacje drobne gdzieś tam w domach, zresztą na filmach standardowo widzicie u mnie PEX-a, dlatego, bo jest to system wdzięczny. Możemy sobie układać go gdzieś tam po łuku, możemy sobie podgiąć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy jakieś łagodne łuki, tak, albo na przykład nieco ostrzejsze, no to nie musimy tego typu kolanek zaprasowywać. Po pierwsze, jest to zawsze dodatkowe połączenie, które no, odpukać może, coś się z nim stać kiedyś w przyszłości. A po drugie, też no, kształtki są drogie, tak? Tak więc no, można spokojnie sobie rurę gdzieś tam wygiąć w 90 stopni i widzicie, że też jakieś tam możemy podgiąć kolanko i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna sprawa jest taka, żeby rur nie przeginać. Uważajcie, jak zaginacie rury, dlatego, bo jeżeli przegniecie, robi się coś takiego. I w tym momencie zobaczcie sobie, rura jest już do wymiany. Takie zagięcie powoduje nam, że wkładka aluminiowa, która jest w środku, ona się uszkadza, ten plastik się uszkadza. Na początku nie będzie cieku, ale z czasem woda i ciśnienie również zrobi swoje i po prostu będą pojawiać się wycieki. Żeby wygiąć taką rurę w jakieś ostre kształty, też jest na to sposób i też warto się zaopatrzyć w sprężyny do wyginania rur. Ja akurat mam w skrzynce takie oto sprężyny, jak widzicie, no różnią się troszeczkę między sobą, a to dlatego, że jedną sprężynę wkładamy sobie do środka. Ok, gdzieś tam mamy jakieś podejście pod grzejnik, chcemy podgiąć i tak dalej, to po prostu wsuwamy sobie do środka, wyginamy sobie bardzo ostro, tak jak widzicie na przykład o tutaj, tak? Normalnie bym takiego łuku nie wygiął, zobaczcie co się dzieje, o, nie ma szans, że to pęknie i po zgięciu sprężynę sobie wyciągamy, zobaczcie sobie, nie jest nic uszkodzone, tak? No i kolejna sprężyna, tak? Którą nasuwamy tym razem na zewnątrz, wygląda ona w ten sposób, no troszeczkę już też ze mną jeździ w skrzynce, dlatego jest brudna, ale generalnie zobaczcie sobie, po wyciągnięciu nie ma żadnego tutaj pęknięcia. Tak to, moi drodzy, wygląda, również warto w takie sprężyny się zaopatrzyć. Ostatnia moja dzisiaj już podpowiedź, taki można powiedzieć tip ode mnie, ja też w ten sposób wykonuję, jeżeli nie wiem na przykład w jakim systemie jest wykonana instalacja, to nie tnijcie i nie łączcie tego na pałę. Powiem Wam, że czasami widzi się gdzieś w internecie jakieś tam połączenia takie dziwne, gdzie kształtka rura jest z różnych systemów i to po prostu ze sobą nie działa. Później gdzieś tam to jest ratowane, jakieś tam oklejane jakimiś tam poksipolami, no już mówię takie drastyczne sceny, tak, ale takie rzeczy się zdarzają. Po prostu no, ludzie też przetną, nie wiedzą co to jest, próbują łączyć, bo myślą, że wszystko jest to samo, ale no właśnie tak nie jest. Jeżeli nie jesteście pewni jakiegoś systemu, a chcecie sobie zrobić przeróbki gdzieś tam w łazience, no to zazwyczaj instalacje są kończone gwintem wewnętrznym pół cala, czyli jest zostawione takie podejście, można powiedzieć, pod zawory. Weźcie sobie kształtkę na przykład pół cala z gwintem zewnętrznym na 16, czy to będzie kształtka prosta, czy to będzie kolano, podwincie sobie ten gwint, przejdźcie sobie gwint i od momentu podwinięcia, od momentu przejścia właśnie na swój system robicie dalej instalację w swoim systemie. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Nie róbcie pewnych rzeczy pochopnie, żeby się to na Was nie zemściło. Ja też tak robię i czasami też w moich pierwszych filmach na początku mojej przygody YouTube'owej też widzieliście takie rozwiązania, tam niektórzy ludzie się z tego śmiali, ale tak naprawdę to jest czasami jedyne wyjście, jeżeli po prostu nie znacie systemu. Tak to, moi drodzy, wygląda. Mam nadzieję, że chociaż takie podstawy podstaw żeście załapali. No i tak jak mówię, no jeżeli chodzi o zaciskarkę ręczną, no to ja również używam zaciskarek ręcznych, dlatego, bo czasami na 2 czy 3 zaciśnięcia nie opłaca mi się brać mojej zaciskarki elektrycznej. Taka zaciskarka również spełnia swoją funkcję i jest rozwiązaniem, no takim, można powiedzieć, dobry na sam początek, rozwiązaniem dobrym na sam początek zaczęcia przygody właśnie z instalacjami w systemie PEX. I tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Ważne informacje w komentarzu pod tym filmem, z racji tego, że no, marka Hoegert Technik jest partnerem dzisiejszego filmu, macie kod rabatowy, który też jest ograniczony czasowo, ale jeszcze tam działa, w tym opisie jest, tak więc możecie sobie zajrzeć, na stronę producenta, wszystkie linki macie w opisie. Zapraszam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.